gotuje, sprząta i pierze wasze brudne skarpety? Haruje tu jak jakaś służąca. Mam tego dosyć! No tak, znowu to samo. O czym ty w ogóle gadasz? Z takimi tekstami to sobie zadzwoń do mamusi. Nie wtrącaj się, kiedy dorośli rozmawiają. Koniec z grami, to moje ostatnie słowo. Koniec, kropka. I nie masz się wychodzić z pokoju, dopóki nie przeczytasz no tego tam co masz za dar. Posłuchaj, żabciu, proszę. Przestań go tak nazywać! Ma już 11 lat. A właśnie, masz może coś nam do powiedzenia? Chętnie się wysłuchamy. Aha, w takim razie wychodzimy. Jak sobie to przemyśli, to sam do nas przyjdzie i przeprosi. Zostawcie mnie w spokoju! Nigdy ich nie przeproszę. Jeszcze pożałują, że mnie tak potraktowali. Jestem przetrzymywany wbrew swojej woli. Czy oni nie słyszeli o karcie praw dziecka? Zadzwonię na policję! I niech was zabiorą do poprawczaka! Po co to całe czytanie tak właściwie? Czy od tego nie psuje się wzrok? Tylko marnowanie papieru i niepotrzebne wycinanie lasu. Co jest takiego złego w oglądaniu filmów? Księga dżungli. Co za bzdura! Nigdy jej nie przeczytam. Prędzej sam ucieknę z domu. Zamieszkam w prawdziwej dżungli i nigdy nie wrócę. Tata powie. Oboje.